prezentują Państwo na tym stoisku? Firma Meblomex. Można tutaj się dowiedzieć coś o pracy na stanowisku stolarz meblowy. Praca dla młodych ludzi, który można się dowiedzieć na temat budowy mebla, poznać produkcję całą, no i później pracować na stanowisku stolarz meblowy na różnego rodzaju maszynach. Uczestniczymy w drugiej edycji targów przedsiębiorczości skierowanej dla lokalnego tutaj społeczeństwa. No, ja pracuję w firmie Trekolaser, no i tutaj zachęcam młodzieży do rozwijania się w kierunku na przykład branżowym. U nas można pracować jako handlowiec, logistyk, technolog, mistrz produkcji, no i oczywiście zawody pokrewne na hali, czyli operatorzy maszyn, urządzeń, czyli operator wózka widłowego, prasy krawędziowej, lasera, pakowacz. To jest wszystko wspomagane kontrolą jakości. Prezentujemy tutaj ofertę pracy do Walowska. Nie jest to firma zajmująca się składaniem części samochodowych. Są to akurat wycieraczki i chłodnice do samochodów i generalnie tutaj właśnie mamy ofertę ewentualnie na produkcję, jako na stanowisko magazyniera oraz też na prototypownię. Jesteśmy firmą lokalną tutaj ze Skawiny. Jesteśmy firmą producentem maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Mamy maszyny do wyposażenia laboratoriów, badań, przeprowadzania badań nad tworzywami i maszyny przemysłowe do właśnie przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. To są nasze wyroby od szafek piętrowych, po szafki przemysłowe, sterownicze, szafy różnego rodzaju, różnego typu. Firma nazywa się Vertom. Generalnie nasze rozdzielnice idą na cały kraj, od morza po południe Polski. Reprezentujemy Vesuvius Poland. My produkujemy materiały ogniotrwałe, wysokogatunkową ceramikę. Nasze wyroby mają głównie zastosowanie w hutach, stalowniach, odlewniach, wszędzie tam, gdzie jest wysoka temperatura, bo są na nią odporne. Prezentujemy kompleksowe usługi medialne, czyli internet, telewizja, telefon. Jesteśmy firmą tutaj działającą na lokalnym rynku. W tej chwili obejmiemy zasięgiem światłowodowym ponad 20 miejscowości. Jest aktualnie podłączana na przykład miejscowość Wielkie Drogi oraz Jaśkowice. W najbliższym czasie przymierzamy się podłączyć Radziszu. Absolwenci skawińskich szkół pracują w NPA? Nie, oczywiście, że nie. Pracują u nas osoby pełnoletnie, ale jest oczywiście możliwość aplikowania, jeśli jest osobą taki uczeń już pełnoletnią, to jak najbardziej może podjąć pierwszą pracę już u nas. Jakie kierunki wykształcenia preferujecie? Najlepiej metalurgia, obróbka plastyczna, w takich kierunkach chętnie przyjmujemy również elektryków, ślusarzy, osoby, które odpowiadają za na przykład kontrolę jakości. Szanowni Państwo, rzeczywiście powtórzyliśmy inicjatywę z zeszłego roku. Wcześniej oczywiście pytaliśmy przedsiębiorców, pytaliśmy także szkoły zawodowe, czy tego typu inicjatywa ma sens i jest potrzebna. Generalnie wszystkie środowiska wskazywały, że tak, rzeczywiście to ta idea, że spotykamy się wszyscy w jednym miejscu. Wszyscy, mam tutaj na myśli i samorząd, i szkolnictwo zawodowe, i szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, i przedsiębiorcy, i rynek pracy, jest właśnie tą wartością dodaną. Dla mnie kluczowe znaczenie ma to hasło, które przyświeca drugim targom przedsiębiorczości, czyli edukacja, praca i przyszłość. Mamy tutaj jakby system naczyń połączonych, dobra edukacja, którą zapewniamy poprzez przekazywanie przez samorząd określonych środków na działalność, na rozwój placówek oświatowych, powoduje, że i właściwie oczywiście ukierunkowana, powoduje, że uczeń ma szansę uzyskać dobrą, dobrze płatną pracę, która w jakiś sposób wpłynie na to, kim on będzie w przyszłości, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Dlatego też staramy się oczywiście w miarę posiadanych środków przeznaczać odpowiednią kwotę pieniędzy na oświatę.
w znacznym stopniu rozwiązania techniczne pomagają nam w wprowadzaniu nowych innowacyjnych produktów na rynek. Także no chcieliśmy tutaj na tych targach pokazać taką stronę techniczną Lejkonika i właśnie z tym tutaj przyszliśmy. Prezentujecie się na targach przedsiębiorczości, drugich targach przedsiębiorczości w Skawinie. Czy po poprzednich było jakieś zainteresowanie pracą w Lejkoniku? Myślę, że tak. Tutaj my nawiązaliśmy też współpracę ze szkołą, z techniką i bierzemy uczniów na praktyki. To jest to zorganizowane i zapewniamy im takie rozeznanie w temacie technicznych możliwości zawodu właśnie, który podjęli, bo de facto są to już uczniowie techników. Do czego używacie kamery termowizyjnej? Do diagnostyki urządzeń występujących na terenie zakładu, do wczesnego, jakby to powiedzieć, eliminowania możliwych awarii, czyli rozgrzewające się łożyska, tego typu rzeczy. Czego Państwo oczekujecie po uczestnictwie w drugich targach przedsiębiorczości w Skawinie? Głównie oczekujemy pozyskania nowych pracowników, bo temu służą te targi. Jak również oczekujemy nowej bazy klientów lokalnych. Chodzi nam o to, żeby nas klienci poznali na rynku lokalnym i również potem chętnie do nas przychodzili do pracy. Jeżeli poznają nasz dobry produkt, również chętnie potem do nas wrócą jako nasi dobrzy pracownicy, którzy będą ten produkt wytwarzali. Jesteśmy nową firmą, jesteśmy na rynku od 3 miesięcy. Chcemy się rozwijać, jesteśmy na terenie byłych zakładów K+H, więc myślę, że te targi są dobrym właśnie tym prognostykiem do tego, żeby nasza firma też się rozwijała. Dlatego chcemy uczestniczyć w takich wydarzeniach na terenie gminy Skawin. Na rynku brakuje mechaników. Szkoły zawodowe mechaniczne zostały polikwidowane. I teraz wszyscy, ile by chcieli przy komputerach siedzieć, a fachowców nie ma. Jeśli zakłady mechaniczne nie będą miały na rybku, to z czym my pójdziemy do ofensywy, rozumiesz, na handlowej na zachód? Z czym? Drugie targi przedsiębiorczości w Skawinie kończą się, a chyba możemy mówić o sukcesie. Tak, rzeczywiście, panie redaktorze. W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy wspólnie z gminą Skawina już drugie targi przedsiębiorczości. W tym momencie to wydarzenie dobiega końca. Byłem obecny podczas całego dnia dzisiejszych targów i rzeczywiście możemy to wydarzenie uznać za sukces. Myślę, że wszystkie cele, które sobie wspólnie z burmistrzem gminy Skawina postawiliśmy, to dzisiejsze wydarzenie, spotkanie zrealizowało.